Bardzo oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom. To są instytucje, to są firmy, to są osoby prywatne. Te wpłaty, które na konto szpitala wpływają, to są naprawdę kwoty od kilkudziesięciu złotych do kilkuset tysięcy złotych. Trzeba to też pamiętać o zaangażowaniu państwa, które przekazało czy zadeklarowało, w zasadzie taka kwota jest do dyspozycji szpitala, 720 tysięcy złotych, która zostaje, czy jest sukcesywnie wydawana na sprzęty, które są niezbędne. Tu pan dyrektor wspominał oczywiście o tym, co jest najbardziej potrzebne, ale to jest ta część największa jakby kwotowo. No niemniej jednak muszę państwu powiedzieć, że pozostała część, ta właśnie, która dotarła, czy dotrze w najbliższym czasie, czy to do powiatu, a powiat przekaże te pieniądze szpitalowi, czy bezpośrednio do szpitala, to jest kolejne 700 tysięcy złotych. I łącznie można powiedzieć, że wsparcie państwa i wsparcie firm, bo w głównej mierze te kwoty duże to są dębickie firmy. Naprawdę wielki szacunek, wielka wdzięczność dla tych firm i nam nie pozostaje nic innego, jak realizować to, co jest naszym obowiązkiem, czyli dbać o ochronę zdrowia, ale no, trzeba tutaj jednak podkreślać, że w trudnym czasie, bo przecież te firmy, które te pieniądze przekazały, też mogą zostać dotknięte. To, że dzisiaj nie odczuwają skutków tej epidemii, bo produkcja być może odbywa się normalnie, to nie znaczy, że za miesiąc, dwa, czy pięć, czy sześć nie będą dotknięte tymi problemami i same nie będą potrzebowały pomocy, ale tym bardziej naprawdę wielka wdzięczność do pracowników tych firm, do zarządów tych firm, do właścicieli tych firm, że zdecydowali się w tak trudnym czasie te środki przekazać. Nie mniejsza, a może większa wdzięczność do osób indywidualnych, do tych, którzy często drobne kwoty, które dla nich naprawdę stanowią wielką wartość, przekazują. Są to też organizacje, są to oczywiście też stowarzyszenia, kluby sportowe ziemi dębickiej przekazują dofinansowanie, więc to jest wielka wartość, wielka wdzięczność. Natomiast chciałbym, żebyście państwo też nie odnieśli takiego wrażenia i to nie jest, broń Boże, jakaś krytyka, bo no chciałbym, żeby tutaj było jasne, że szpital w pierwszej kolejności finansowany jest ze środków publicznych, a w drugiej kolejności ze środków samorządowych i nie chciałbym, żebyście państwo mieli wrażenie, że ten szpital bez tej pomocy nie będzie funkcjonował. Ta pomoc oczywiście jest nie do przecenienia i jak powiedziałem, jesteśmy bardzo za nią wdzięczni, ale to nie jest taka sytuacja, że czasami tak w mediach się takie informacje pojawiają i może dobrze, bo one z jednej strony powodują wielkie zainteresowanie społeczne i te odruchy serca są może dużo większe niż w innym przypadku. Natomiast to nie jest tak, że szpital nie będzie funkcjonował. Będzie funkcjonował, obowiązek ciąży na państwie, bardziej w przypadku naszego oddziału zakaźnego, który w związku z tym, że jest jednym z siedmiu w województwie podkarpackim, to dofinansowanie specjalne otrzymał. Wiemy, że pan marszałek województwa podkarpackiego, pan Borysław Ortyl, razem z całym sejmikiem przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych również na wsparcie służby zdrowia, więc miejcie państwo świadomość, że ta służba zdrowia jest w tej chwili zabezpieczona na tyle, na ile są możliwości techniczne, a w zasadzie możliwości zakupowe. Tak jak pan dyrektor wspomniał, no, maseczka to jedna sprawa, to jest taka, że ona kosztowała kiedyś 10 groszy czy 50 groszy, a dzisiaj kosztuje 2 zł albo 3 zł, ale druga sprawa to jest taka po prostu, że no, jest kłopot, żeby je kupić, więc często chodzi o to, jeśli się zdarza taka sytuacja, że na przykład nie ma na oddziale danym, czy w szpitalu, czy w jakiejś instytucji jakiegoś sprzętu, to w głównej mierze nie ma go nie dlatego, że nie ma środków finansowych, bo jak powiedziałem, jesteśmy zobowiązani i powiat jest na to przygotowany, żeby w razie potrzeb każde, oczywiście w zasięgu naszym i w granicach naszego budżetu środki na walkę z tą chorobą walkę o ratowanie życia i zdrowia naszych mieszkańców przeznaczyć. Natomiast w większości wypadków chodzi o to, że po prostu tego sprzętu na rynku nie ma. Ta sytuacja oczywiście się stabilizuje i myślę, że będzie wyglądała coraz lepiej. I chciałbym też państwu powiedzieć, że oczywiście duże zaangażowanie, całą tą walkę z tym koronawirusem
Wykazują również nasi parlamentarzyści w ostatnim czasie pan poseł Jan Warzecha razem z panem posłem Fryderykiem Kapinosem do pana ministra Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, skierowali pismo z prośbą o wsparcie zarówno szpitala zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy, jak i szpitala specjalistycznego w Mielcu. I myślę, że niebawem też i z tej strony będziemy mieli deklarację, a później realizację tych potrzeb, które zostały tam zgłoszone. Te kwestie związane z pomocą są bardzo dynamiczne. Dziś przed chwilą otrzymaliśmy też informację o tym, że jedna z firm przeznaczy bardzo duże pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu. Myślę, że będzie czas o tym powiedzieć, podziękować. Dzisiaj trzeba jak najszybciej próbować realizować zakup, ale też i włącza się ta firma w ochronę życia i zdrowia naszych uczniów i wiem, że jest taki zamiar, żeby pewne środki zautomatyzowane, czy dystrybucję zautomatyzowaną środków dezynfekcji w szkołach również zainstalować. Więc to naprawdę jest bardzo szeroki zakres pomocy i jeszcze raz podkreślam, jesteśmy niezmiernie wszystkim Państwu za to wdzięczni. Bardzo proszę o przedstawienie ogólnej sytuacji szpitala w czasie pandemii. Ile osób do tej pory trafiło na oddział zakaźny? Ile zostało przeprowadzonych badań na obecność koronawirusa? Ile osób objętych jest kwarantanną? Ilość osób zakażonych i ewentualnie wyleczonych? Szanowni Państwo, szpital działa normalnie. To znaczy pewne ograniczenia są, ale wszystkie oddziały na dzień dzisiejszy pracują. Nie ma kłopotów z przyjmowaniem pacjentów, którzy wymagają opieki na oddziale zakaźnym. Tu chodzi o pacjentów dotkniętych koronawirusem lub mających kontakt z koronawirusem. Przyjmowaliśmy do tej pory od momentu pojawienia się w ogóle tematu 33 osoby w trybie ambulatoryjnym i 50 osób w trybie szpitalnym. Od tych 83 osób pobrane zostały wymazy. Jeden wymaz był pozytywny, natomiast w tym przypadku właściwie od początku wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestia samego potwierdzenia. Pozostałe są wszystkie ujemne. Z tego co wiem, to osoba, która była pozytywna i przewieziona później do oddziału w Łańcucie, jest już w domu. Cieszę się, że tych osób jest w sumie w naszym powiecie dosyć mało, bo zwróćcie Państwo uwagę, 88 wymazów. To nie jest tak, że my komuś nie robimy wymazów, od razu muszę to wyprostować, ale też nie robimy wymazów na życzenie. Jeśli nie ma symptomów chorobowych, tylko jest to kwestia strachu lub zapobiegliwości, takich osób ani nie hospitalizujemy, ani nie wymazujemy. Nie jest to kwestia oszczędzania na czymkolwiek, tylko po prostu jest ścisły katalog zachowań w tej sytuacji. Mamy wszystkie środki ochrony osobistej, które powinniśmy zapewnić i pacjentom, i personelowi. Myślę, że w tej kwestii nie ma wiele tematów do dyskusji. Natomiast pojawiają się często pytania dotyczące funkcjonowania pozostałych oddziałów. I chciałbym powiedzieć, że te oddziały funkcjonują. One funkcjonują podobnie jak i życie w tym momencie na zmniejszonych obrotach. Przepraszam za kolokwializm. Ale rzeczywiście zmniejszyła nam się ilość pacjentów. Zastanawiam się, czy to po prostu tak strach paraliżuje, czy to tak faktycznie w tym momencie taka pora roku, że może pacjenci mniej chorują, ale rzeczywiście tych pacjentów jest mniej. Przyjmujemy zresztą także pacjentów na zabiegi, wszystkie zabiegi ostre i część planowych, które lekarz oceni jako niezbędne dla normalnego funkcjonowania. Podam tak, żebyście Państwo nie zastanawiali, co mogę mieć na myśli. Jeśli przyjdzie pacjent z zablokowanym palcem do ortopedy, to nie jest zabieg planowy, który należałoby teraz wykonywać. Natomiast jeśli przyjdzie z zablokowanym kolanem, to jak najbardziej to jest również zabieg planowy, ale umożliwiający normalne funkcjonowanie i życie. Podobnie jest kwestia z pobieraniem krwi. Przyjmujemy wyłącznie pacjentów, którzy mają skierowanie na pilne badania. Nie robimy żadnych badań odpłatnych na życzenie. To musimy odstawić na późniejszy czas. Poradnie specjalistyczne
co do zasady mają ograniczone funkcjonowanie, ale też w zakresie, pracują w zakresie przyjmowania pacjentów, tych, którzy mają na przykład kontrole poszpitalne, kontrole po zabiegach, a dodatkowo jeszcze rozpoczęliśmy konsultacje telefoniczne dla pacjentów, którzy potrzebują po prostu porady u specjalisty, a niekoniecznie muszą się pojawić w szpitalu. Funkcjonujemy w czasach, w których elektronika nam bardzo pomaga. Recepty i zwolnienia mogą być wypisywane zdalnie, elektronicznie. W związku z tym tu akurat bardzo dobrze się złożyło, że możemy się tą technologią wspomóc. Jak przebiega proces przyjmowania pacjentów z podejrzeniem choroby COVID-19? Gdzie są hospitalizowani w oczekiwaniu na wynik badania? Gdzie przebywają po uzyskaniu pozytywnego wyniku potwierdzającego obecność wirusa? Sam proces kwalifikacji przebiega na oddziale zakaźnym. To jest budynek zlokalizowany w parku, osobny budynek od strony południowej. Czas oczekiwania na, jeśli jest oczywiście potrzeba wymazania takiego pacjenta, to czas oczekiwania na takie wyniki waha się od kilkunastu godzin do półtorej doby. Tak to empirycznie zauważyliśmy, działało, wydarzało się do tej pory. Jeśli pacjent ma objawy, które kwalifikują go do pobytu szpitalnego, to oczywiście na tym, to oczywiście jest kierowany do oddziału zakaźnego i tam przebywa nie tylko w oczekiwaniu na wynik, ale również, jeśli jest taka potrzeba, jest leczony. Po otrzymaniu tego wyniku przypomnę, że tylko jeden był dodatni, pozostałe są ujemne, więc osoby te są leczone na przypadłości, które posiadają, nie na koronawirusa, ale wszystkie inne, na przykład ciężkie przebiegi grypy, na przykład zapalenia mózgu, na przykład zapalenia opon mózgowych, czy biegunki, które też się zdarzają, a które potrafią przecież z ludzi wyciągnąć życie. Więc na oddziale zakaźnym takie rzeczy się również teraz obecnie leczy, nie tylko jesteśmy ustawieni na koronawirusa. W przypadku pozytywnego testu jest procedura przesłania pacjenta do oddziału zakaźnego, właściwie do szpitala jednoimiennego, zakaźnego, który powstał na potrzeby walki z koronawirusem w Łańcucie. Transport jest realizowany nie karetkami systemu, tylko karetkami, które są do dyspozycji pani wojewody. To są cztery karetki w województwie. Wzywamy taką karetkę, pacjent natychmiast jest tam transportowany i tam jest. O szpitalu w Straszęcinie i oddziale przygotowywanym dla osób chorych psychicznie z koronawirusem już wiemy, ale pojawiają się informacje, że stacja dializ też zostanie pod takich pacjentów przygotowywana. Czy to prawda? Od kiedy zacznie funkcjonować? Stacja dializ już jest przekształcona w jednoimienną stację dializ dla osób z koronawirusem. W związku z poleceniem, które otrzymaliśmy od pani wojewody, województwa podkarpackiego, ustawiliśmy się, przepraszam za kolokwializm, wyłącznie pod tych pacjentów. Co prawda żaden z tych pacjentów, który był u nas dializowany, nie ma pozytywnego testu, ale nigdy do końca nie wiemy, czy nie miał jakiegoś kontaktu, który za chwilę dopiero może przerodzić się w ewentualne zakażenie. W związku z tym musieliśmy wyłączyć osoby korzystające z naszej stacji dializ do dializowania w innych stacjach. To są stacje w Rzeszowie, Krośnie i Mielcu i Kolbuszowej. Te stacje również przejmują na siebie obowiązek transportu. Ja przypomnę, że dializa odbywa się łącznie z transportem chorego do stacji dializ i z transportem ze stacji dializ do domu. Te osoby zostały wczoraj po raz pierwszy przekierowane do nowych stacji. Stacji dializ, no przykro mi z powodu pewnej niedogodności, ale początkowych pewnie jakichś utrudnieniach, mam nadzieję, sytuacja się unormuje i dla pacjenta ma może mniejsze znaczenie, czy to będzie Dębica, czy Mielec, czy Krosno, bo jest transportowany środkiem publicznym, to znaczy środkiem publicznym, ale przeznaczonym wyłącznie do transportu dla osób zdializowanych. I tam dostanie również wszelkie usługi, takie jak dostawał w Dębicy. Także w Dębicy nie ma w tym momencie dializ dla osób, które nie posiadają
jakiegokolwiek wskazania związanego z koronawirusem COVID-19. Coraz więcej radnych powiatowych i gminnych deklaruje wsparcie szpitala finansowo. Jakie są w takim razie najpilniejsze potrzeby szpitala? Mamy tak dużo tych potrzeb, że prawdopodobnie nie starczyłoby czasu, żeby to wymienić, ale to, co pierwsze przychodzi do głowy, to kwestia materiałów bezpieczeństwa, zabezpieczających pacjentów i przede wszystkim pracowników, ta ochrona osobista, te wszystkie sprzęty są diametralnie droższe od tego, co się działo przed koronawirusem. Powiem prosty przykład, żeby naocznić ten temat. Płaciliśmy za jedną maseczkę chirurgiczną przed wirusem z przetargu, z umowy przetargowej 10 groszy. Dzisiaj kupienie maseczki w cenie 3 zł jest wysiłkiem. Na szczęście wspomagają nas darczyńcy i za to jestem bardzo wdzięczny. To nie są tylko maseczki, proszę mi wierzyć, to są i sprzęty specjalistyczne, i sprzęty ochrony osobistej, bardzo specjalistyczne, i to są i jedzenia, i napoje, i środki pieniężne, które już do nas wpływają. My je wykorzystamy naprawdę zgodnie z potrzebami szpitala i zgodnie z zamysłami darczyńców, jeśli takie zamysły zostały wyrażone. Jestem serdecznie wdzięczny za to, co Państwo robicie. W powiecie mieleckim do szpitala zgłaszają się emerytowani pracownicy medyczni z deklaracją, że są gotowi pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czy w Dębicy pojawiają się też takie propozycje? Zacznijmy od tego, czy taka pomoc jest potrzebna. Jest potrzebna w oddziale zakaźnym. Jeśli znalazłby się chętny lekarz zakaźnik, który chciałby przyjść do pomocy, zapraszamy. Jeżeli znalazłyby się panie pielęgniarki, które chciałyby w oddziale zakaźnym, zapraszamy. Natomiast w pozostałych oddziałach, zgodnie z tym, co chwilę wcześniej powiedziałem, jest zmniejszony ruch. I tam potrzeby, mówiąc wprost, w tym momencie nie ma.